witajcie w kolejnym odcinku Samoobrony Defendo Jirkiego Sario. Dziś przerobimy obronę przed duszeniem z przodu. Magre-training po kami ngayon kung paano nyo po didipinsa ng inyong sarili kung sasakalin po kayo ng kalaban nyo sa leg. Okay, palito. Po pierwsze, musimy się zastanowić, kto będzie nas w ten sposób dusił. Na pewno nie będzie to osoba mniejsza od nas. Agresor będzie większy, silniejszy i będzie chciał pokazać wyższość nad sobą. Niewątpliwie duszenie za gardło, szyję jest dużym problemem, ponieważ napastnik ściska, napiera całym ciałem na naszą szyję i możemy znaleźć się w parterze, a tego nie chcemy. Rozwiązanie tego problemu po pierwsze, stabilna pozycja. Po drugie, ręce idą tam, gdzie boli, w tym przypadku do szyi. Kontrolujemy ręce napastnika, przyciskając je do swojego ciała i skręcamy swoje ciało raz w jedną, raz w drugą stronę, po czym kopiemy nogą zakroczną na kolano. One more time, powoli. Kung paano nyo didepensahan ang inyong mga sarili kung gagahasain kayo ng mga siraolaw. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. W następnym odcinku zajmiemy się walką w parterze, a dokładnie obrony przed próbą gwałtu na ziemi.